Witamy serdecznie w kolejnym odcinku z Gwiazdą w Mariocie. Trochę inne studio, trochę nietypowe, a to dlatego, że gwiazdami w Mariocie w tym tygodniu będą nasi pracownicy. Obchodzimy w tym tygodniu wyjątkowe święto, święto pracowników w hotelu Mariot. Jest to globalna akcja, która obowiązuje w każdym hotelu Mariot na świecie. Postanowiliśmy zmienić nieco formułę naszego programu i w tym tygodniu gwiazdą w Mariocie będą nasi pracownicy. Przed Państwem Piotr Wezenfeld, osoba, która dowodzi działem housekeepingu, a jest w hotelu już 31 lat. Zgadza się, witam serdecznie. Piotrek, trochę taka niespodzianka, bo to nie będą pytania zadawane przeze mnie, tylko zrobiliśmy coś takiego, że pytania będą zadawane przez Twoich podopiecznych, Twoich pracowników z działu z housekeepingu. Super, ciekawe kto te pytania układa, jest to bardzo ciekawe. No ale... Nie dociekaj, pytania są ciekawe, tylko dawaj tutaj odpowiedź. Okay. Słuchaj, pytanie pierwsze, generalnie tak, jesteś już w hotelu 31 lat, to długi okres czasu, to tak naprawdę od samego początku, tak naprawdę otwarcia hotelu Mariot. Pytanie jest takie, 31 lat to długi okres, co powoduje, że jesteś tu tak długo i nadal gdzieś tam zmieniasz działy, ale cały czas jest to hotel Mariot? Powiem Ci tak, że właściwie 31 to jest dużo i nie jest dużo. Właściwie te 30 lat to minęło tak bardzo szybko. A co powoduje, że jestem w tym hotelu? Właściwie w większości przypadków to jest to mój zespół, który w tej chwili mam zupełnie inny, ponieważ swoją pracę zaczynałem w dziale housekeepingu, do którego wróciłem oczywiście. Natomiast w międzyczasie pracowałem w dziale recepcji, gdzie też bardzo mile wspominam ten zespół, który właściwie bez tych ludzi, którzy są, nie dałoby się pracować i właściwie tak naprawdę to oni kreują tą całą sytuację, kreują, że tak powiem, wizerunek firmy i właściwie pracują na nas i na mnie oczywiście. Tak jak wspominałem, ludzie jest to mój numer jeden. Jeżeli ja o nich dbam, oni dbają o naszych gości, o mnie również. Także ludzie, jeszcze raz ludzie, atmosfera, to jest na pierwszym miejscu. No słuchaj, pytanie, dobra odpowiedź. Na pewno podopieczni będą, wiesz, zadowoleni. Okej, drugie pytanie to takie. Od początku przeszedłeś kilka szczebli kariery, zaczynając od samego początku, przechodziłeś różne działy w hotelu, także znasz, nie tylko mówię nasz hotel, ale ogólnie hotelarstwo od podszewki, można powiedzieć. Największe wyzwanie w twojej karierze, jaki to był dział w hotelu? Wiesz co, na początku chciałem powiedzieć coś takiego, że tak naprawdę każdy, kto zaczyna pracę w hotelu, powinien zacząć od samego dołu, czyli, że tak powiem, normalnego, zwykłego pracownika. Ja akurat miałem tą okazję, że zacząłem od działu housekeeping i byłem housemanem. Oczywiście wiadomo, że później awansowałem na różnego rodzaju stanowiska, w międzyczasie przychodziłem do innych departamentów. Natomiast wyzwaniem oczywiście, wiadomo, zawsze jest ten zespół, który tak naprawdę zna mnie i nie zna mnie. Akurat ja miałem o tyle troszeczkę łatwiej, bo te osoby, które pracowały wcześniej, znały mnie z innego działu. Oczywiście nie znały mnie bezpośrednio i wtedy dla niektórych zapewne był to szok, że ktoś się znalazł nie wiadomo skąd, właściwie no może nie wiadomo skąd, ale wiadomo, że z hotelu, ale z totalnie innego departamentu i będzie teraz współpracował razem z nimi, no i będzie jakby dalej działał jakby w innej części departamentu. I powiem szczerze, na początku obawiałem się, jak te osoby przyjmą mnie, ale okazało się, że no bardzo pozytywnie to przyjęły. Zresztą później dały wyraz tego, że rzeczywiście miałem mega wsparcie, jeżeli chodzi o tamten dział recepcji. Także mile go wspominam. Zresztą polecam wszystkim, jeżeli ktokolwiek ma chęć pracowania w dziale operations, dział housekeeping, recepcja, jest to mega połączenie, które daje duże możliwości, jeżeli chodzi o współpracę. Bo mówię, wiedza z dwóch departamentów połączoną w jedną całość daje po prostu niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o operacje. Wiesz, trochę się znamy i tak powiem, że chyba w każdym dziale Cię lubią. Nawet nie chyba, tylko na pewno. Oczywiście. Wynika to z tego też, że powiedzmy, ja jakby jestem osobą, która lubi dużo rzeczy wiedzieć, więc jakby mamy ten wspaniały program MGS, który jest u nas w sieci, więc bardzo często jest tak, że nawet, może nie powinienem, ale mam wolną chwilę i zaglądam do niego, dokształcam się, sprawdzam nowinki, co inne hotele robią, podglądam, są różnego rodzaju webinary, można podejrzeć, jak
różne rzeczy celebrują, jak na przykład dbają o gości, jakie mają promocje, więc zawsze można coś dobrego wprowadzić, co na przykład gdzieś działa to dobrze, właściwie czemu nie może u nas, nie? Chyba oglądałeś dużo, aczkolwiek nie, moim zdaniem to wyszło z twojego serducha, że tutaj u was housekeepingu często celebrujecie jak jakikolwiek sukces, jakąkolwiek drobną, małą rzecz, zawsze nie, widać, że tutaj jest celebracja. Celebrujemy, nawet do tego stopnia, że piekę ciasto, są lody, nawet są fajne celebracje, jeżeli chodzi o urodziny, uroczystości. Zresztą takim przykładem jest nasza Iza, która dostała fajne prezenty. Mam nadzieję, że jest zadowolona. Także jak najbardziej celebrujemy i należy to robić i nie należy zapominać o naszych pracownikach, bo to oni tak naprawdę mega ciężko pracują i są dla mnie najważniejsi. No to lecimy z kolejnym pytaniem. Biorąc pod uwagę, znowu to wracam do tego, o czym rozmawiamy, znasz ten hotel jak własną kieszeń, znasz ludzi i wiesz dużo o tym miejscu. Największe wyzwanie, jakiekolwiek miałeś tutaj, nie mówię już o konkretnym departamencie, biorąc pod uwagę wszystkie departamenty, w których pracowałeś, największe takie wyzwanie, które no, dosyć mocno stresowało. Ja powiem ci tak, że było takie jedno, oczywiście były pewnie wiele takich sytuacji, natomiast jedno to było takie, gdzie oczywiście było kilka lat temu, pracowałem na recepcji i pękła nam rura. Akurat centralnie nad naszymi komputerami, nad naszą piękną ladą, która stała i służyła, że tak powiem, do meldowania gości. No niestety, stało się stało, jak się stało, rura pękła, woda się wylała, więc raporty były oczywiście te, które powinny być wydrukowane, ale oczywiście to nie wszystko, bo tak, są goście, którzy mieszkają, są goście, którzy wyjeżdżają, są pokoje, które są przygotowane dla gości, czyste, brudne, zamieszkałe, wyjazdowe. Więc tak naprawdę zajęło nam to 3 dni. Flipcharty poszły w ruch. Niekoniecznie, ale doświadczenie z działu poprzedniego, czyli housekeeping, przypomniało mi, że oni, jakby dział housekeepingu ma fajne listy pięter, które powiększyliśmy w odpowiednim formacie i mieliśmy hotel tak naprawdę przez 3 dni w wersji papierowej. Więc jak system ruszył, to musieliśmy dzień po dniu wprowadzić wszystkie rachunki gości, wymeldować, zameldować i to trwało tak 4 dni łącznie. Nie było łatwo, ale daliśmy radę. Czyli sytuacja opanowana. Ostatnie pytanie od twoich pracowników. Jakie plany te zawodowe i jakie plany te prywatne? Powiem ci, że tak. Plany są zawodowe takie, że chciałbym, ponieważ mam wspaniałych superwizorów, nawet mogę wymienić Iza, Ania, Marta i Piotr. Moim jakby pierwszym celem jest wyszkolenie ich, żeby oni też czuli się komfortowo i w przyszłości, żeby jakby rozwijać ich troszeczkę bardziej, żeby w razie czego, gdyby kiedyś mnie zabrakło, oczywiście nie zakładam, że chcę odejść, ale generalnie chciałbym wyszkolić, że tak powiem, następne osoby, które ewentualnie mogłyby poprowadzić dział. Jeżeli chodzi o plany, no wiadomo, że jest tak, że każdy brnie do czegoś innego, nowego. Wiadomo, że nasza sieć daje duże możliwości, więc hotele też się otwierają. Nie mówię nie, że chciałbym być, nie wiem, operations, a pewnie może kiedyś się uda być GM-em. Kto wie? Jasne, pewnie tak, tak trzeba podchodzić. Dokładnie. Zawsze trzeba mieć plan jakiś do przodu. Nawet niedawno mieliśmy szkolenie fajne, Drive 25, który też wisi tam, jak nie wiem, niektórzy może widzą, niektórzy nie, na ścianie. I tam jest akurat, to są plany wszystkich naszych działów. Na środku są wypisane nasze cele, a wywiesiłem to specjalnie też dlatego, żeby cały zespół wiedział, jaki mamy cel, który mamy teraz i jaki cel mamy do osiągnięcia oczywiście w przyszłości. Także o to właśnie chodzi, żeby mieć jakieś cele przy okazji. A jeżeli chodzi o plany moje prywatne, wiadomo, że kocham ten hotel. Spędzam tutaj mnóstwo czasu. Jest to jakby moja, się śmieję, że druga żona. Oczywiście Kinga będzie zawsze. Kinga, tak. Kinga zawsze będzie na pierwszym miejscu. Natomiast zdecydowanie jest to moja druga żona i poświęcam dużo czasu. Wolną chwilę, jak będę miał, to oczywiście spędzę z rodziną. Na pewno spędzę też troszeczkę czasu nad naszym morzem. Oczywiście w naszej sieci też. No nie powiem wam w jaki, ale jest bardzo miło i sympatycznie, także zdecydowanie będę się relaksował. Tego ci, Piotrek, życzymy w imieniu wszystkich kolegów i twoich przede wszystkim pracowników działu housekeeping. No i co? Spełnienia wszystkich marzeń, wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim. Tak. I do przodu. Ale jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Bardzo proszę. To jest właściwie do mojego zespołu. Słuchajcie, bez was, że tak powiem, ten dział by nie istniał. Oczywiście ja jestem tam kapitanem tego statku, który płynie. Natomiast jestem bardzo wdzięczny, że jesteście ze mną, że wspieracie mnie, że jesteście elastyczni, wykonujecie mega ciężką pracę i jestem naprawdę bardzo wdzięczny dla was. Wdzięczny za to, że jesteście, wspieracie mnie grafikowo elastyczni, zaangażowani, uśmiechnięci, mimo czasami ciężkiej, naprawdę ciężkiej pracy dajemy radę. W teamie siła.
Uwielbiam Was. Mega człowiek, profesjonalista, znający ten hotel od samego początku, Piotr Wezenfeld. Wielkie dzięki. Dzięki bardzo. Do zobaczenia.